naprawdę te korzenie klezmerskie nasze to sięgają właśnie Sejn. Się wywodzimy z Sejn, bo Paweł przywiózł tego bakcyla do Torunia i nas zaraził i zaczęliśmy grać razem. Najpierw to się nazywało mini orkiestra. Przyjeżdżaliśmy dosyć regularnie, chyba 3 razy z zespołem na warsztaty klezmerskie do Sejn i tak naprawdę tutaj są nasze korzenie, w Sejnach. Takie ideowe korzenie. Frejgisz jest nazwą bardzo często stosowanej skali w muzyce klezmerskiej. Ale jak zaczęliśmy w tę muzykę wchodzić, to się okazało, że to jest skala popularna na Bałkanach, bardzo często używana w Grecji, jest bardzo popularna w Turcji, w arabskiej muzyce. Oczywiście ona się inaczej nazywa w różnych językach, ale skala jest ta sama i to jest taki wspólny mianownik tego, co mniej więcej robimy. Znaczy my przyjechaliśmy z pomysłem, który właściwie realizujemy już w tym pierwszym kawałku. To znaczy myśmy przyjechali z tym pomysłem, że zaczynamy bardzo delikatnie i ten kawałek rośnie, osiąga kulminację i tak bardzo dramatyczną. I no i wymyślimy zakończenie, my zwykle wyciszamy.